Sir, bo tak się nazywał, był wielkim awanturnikiem, który nad wyraz sumiennie wypełniał swoje obowiązki. Przeganiał ludzi z lasu, wszczynał awantury i nie stronił od alkoholu. Był najbardziej znienawidzoną osobą nie tylko w leżącej u podnóża gór Bielawie, ale na całej ziemi dzierżoniowskiej. Ponieważ chodził ubrany w zielony uniform, nazywano go Zielonym Myśliwym. W projekcie brały udział praktycznie wszystkie szkoły z naszego miasta. Ogłosiliśmy casting do filmu. Po wielu ciężkich naradach wybraliśmy ostatecznie obsadę, a wcześniej jeszcze powstał w okresie wakacyjnym w sierpniu scenariusz, nad którym pracowała osobna grupa też młodzieży, która wcześniej, jeszcze w czerwcu, została wyłoniona z racji zdolności literackich do tych warsztatów. Taka jesteś! Ale mi te liście przeszkadzają. Bardzo dobrze mi się współpracowało i z charakteryzatorami, i z kamerzystami, i z samym panem Florczakiem. Obsada, wszyscy ludzie pracujący byli naprawdę mili i naprawdę widać było, że wkładają serce w swoją pracę. Dużo osób mi rzeczywiście mówi, że jestem rozpoznawalny, to chyba dobra cecha. No i to dobrze, że będą mnie poznawać. Jeżeli ktoś rzeczywiście zaczepi mnie w górach, że to chwila, to ty grałeś tego Zielonego Myśliwego, to znaczy, że projekt się udał. Projekt jest jakby kolejnym takim etapem w moim rozwoju, można by powiedzieć. Ja ogólnie chciałbym związać swoją przyszłość z teatrem i z kinem. Tak więc to jest dla mnie bardzo ważne, takie projekty dla ludzi młodych. To nie słyszałyście, że już kilka razy go widzieli? Że straszy? Mówią, że jak ktoś zobaczy piórko z jego kapelusza, to go zaraz widmo najdzie. Bujdy pleciesz! Mało to piórek lata po... Co zasz? Na tym, żeby to była muzyka w taki sposób napisana, żeby mogła wykonać ją młodzież, która uczy się grać na instrumentach klawiszowych i na skrzypcach. Jednocześnie, żeby też trochę serca swojego i wykonawstwa włożyli, czyli zajęli się interpretacją. Nie tylko nadzorować czy zwerbować różnych ludzi, ale też znaleźć też takie osoby, które niekoniecznie same, biorąc udział w projekcie, bardzo nam pomogły. Wielkie podziękowania do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, który był instytucją patronującą całemu projektowi, za udostępnienie pomieszczeń, sprzętu i tak dalej. Wszystko to, co robiliśmy, było wykonywane poza pracą, w czasie wolnym od pracy, w soboty, niedzielę. Wszyscy to w sercach tak naprawdę mają. Mówią, że to jest niesamowite przeżycie, że to u nich, że to oni, że to ich znajomi i koledzy. I chcą dalej. I chcą dalej. Kiedy będzie dalej? Kiedy będzie dalej? Bo to się nie może tak skończyć. Ziemia i ogień, woda i powietrze, wszystko, co w 7 dni zostało stworzone, zaklinam, niech mocą wspólną zadziała, zgiń i przepadnij, zielony upiorze. Mamy go! Teraz na pustkowie z nim, albo w góry, pod skałą zakopać. Thank you.
Thank you.